poprzedniego meczu, myślę o meczu ligowym jednak, a nie o spotkaniu rozgrywanym tutaj przeciwko CSKA Moskwa, bo szkoleniowiec królewskich Santiago Solari postanowił wystawić bardzo mocno rezerwowy skład, o tutaj wszyscy, co oczywiście nikogo nie może dziwić na stojąco, oklaskują zdobywcę złotej piłki Lukę Modricia. Więc tak, wraca Toni Kroos w odniesieniu do meczu z Łeską do wyjściowej jedenastki. Dostał już swoje kilkanaście, kilkadziesiąt minut w spotkaniu właśnie z CSKA. Jest także w wyjściowej jedenastce ostatnio pomijany w